Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj przyjemność gościć na kanale Szymona Wiśniewskiego z Instytutu Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza, rusycysta, znawca polityki Rosji i Azji Środkowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio rozmawialiśmy na kanale, nie właśnie z Szymonem, ale z innym ekspertem na temat sylwetki Kiryło Budanowa, szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego. Tak postanowiłem, żeby dalej przyciągnąć ten cykl i opowiedzieć o kilku ważnych personach w trakcie konfliktu Rosji z Ukrainą. No i dzisiaj na tapet Siergiej Szojgu. Wydaje mi się, że chyba każdy zna, każdy widział na pewno minę, gdy Władimir Putin kazał swoim generałom postawić siły odstraszania nuklearnego w stan gotowości. Siergiej Szojgu już zdążył kilka razy zniknąć, zastanawialiśmy się, co się dzieje. No właśnie, druga wojenna, chyba najbardziej znienawidzona przez Zachód twarz Rosji. Jakie były początki właśnie Siergieja Szojgu? Więc Siergiej Szojgu urodził się na obszarze Republiki Tuwy. To jest o tyle ciekawe, że etnicznie nie jest on takim Rosjaninem, tylko właśnie jest Tuwińcem w połowie, bo matka była Rosjanką, czyli Tuwińcy to jest taka narodowość turkijska zamieszkująca pogranicze rosyjsko-chińsko-mongolskie. Przez długi czas ten obszar należał właśnie do Chin, do Imperium Chińskiego. Później przed I wojną światową przeszedł we władanie Imperium Rosyjskiego. Jego ojcem był Kurzugiet Szojgu, działacz komunistyczny, lokalny, ale wysoko postawiony, dlatego że był wiceprzewodniczącym Tuwińskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i co ważne, mówi się, że był też bardzo dobrym znajomym późniejszego prezydenta Borysa Jelcyna. Karierę polityczną Szojgu zaczął pod koniec lat 80. w regionalnych strukturach komunistycznych, ale do Moskwy, do centrum przyjechał już w 90 roku. Ściągnął go tam właśnie Jelcyn w celu zagospodarowania zdolnego młodego polityka, działacza, żeby wspomógł przede wszystkim na początku w nowo tworzącym się Ministerstwie Spraw Nadzwyczajnych, no a później też Siergiej Szojgu brał udział w kampaniach wyborczych Borysa Jelcyna, zasiadał w sztabie. I już w 1991 roku Siergiej Szojgu zostaje ministrem sytuacji nadzwyczajnych i co ważne od razu zdradza polityczne ambicje, co w tamtym okresie było niezbyt popularne, dlatego że on rozumiał, jak działa przyszłość, to znaczy jak działa aparat propagandowy, jak działa polityka, jak działa PR. W czasie sprawowania swoich rządów w Ministerstwie Spraw Nadzwyczajnych, takich sytuacji kryzysowych w Rosji w tamtym okresie było dość dużo ze względu na rozległość terytorium, to zawsze pamiętał, żeby do różnych pożarów, katastrof jechały za nim kamery. No i to skutkowało tym, że bardzo szybko stał się jednym z najbardziej popularnych rosyjskich polityków, darzących, społeczeństwo darzyło go dość dużym zaufaniem. No a powiedzmy sobie szczerze, minister spraw nadzwyczajnych to jest bardziej techniczny urzędnik, sprawny urzędnik, logistyk, technik, ktoś taki, kto potrafi dobrze zarządzać swoimi podwładnymi. No ale w związku z tym, że był on postacią rozpoznawalną w rosyjskim społeczeństwie, to postanowiono zagospodarować ten kapitał jego rozpoznawalności i on, Siergiej Szojgu, w momencie, kiedy o władzę w wyborach starał się Władimir Putin na przełomie 1999 i 2000 roku, postanowiono, by jednym z organizatorów bloku Jedność, który później przekształcił się w Jedną Rosję, był właśnie Siergiej Szojgu i on później w tych strukturach partyjnych był bardzo wysoko, był nawet współprzewodniczącym tego bloku. W związku z tym ta kariera polityczna była dość widoczna, zawsze pamiętał o swoich takich aspiracjach i dążył do tego, by nie zapomniano o nim w rosyjskim społeczeństwie. Na taki kolejny etap w karierze politycznej Szojgu to są właśnie kolejne lata 2000 i dobra znajomość z Władimirem Putinem. Wszyscy znamy te słynne zdjęcia Putina z gołym torsem, jeżdżącego na niedźwiedziu w kapeluszu, Władimir Putin, czy łowiącego ryby. No a mało kto wie, że organizatorem tych wypraw, czasem do syberyjskich, na syberyjskie terytoria, właśnie w rodzinne strony Szojgu, był właśnie Siergiej Szojgu, który był swego czasu okrzyknięty takim mianem prywatnego agenta turystycznego Władimira Putina. Kolejny taki etap to jest rok 2012 i trzeba przyznać, że degradacja Siergieja Szojgu, to znaczy został on mianowany gubernatorem obwodu moskiewskiego i zdymisjonowany ze swojej wcześniejszej funkcji, no to był to delikatny cios dla Szojgu, ale mając świadomość, że pokorne ciele, dwie matki z się, i mając świadomość, że lojalność i dobra współpraca mimo wszystko z Władimirem Putinem prędzej czy później będzie w przyszłości procentować, to nie próbował wchodzić w jakikolwiek konflikt z ówczesnymi władzami. To poskutkowało tym, że już za pół roku, czyli powiedzmy sobie szczerze, tylko pół roku był na takiej banicji, już za pół roku, pod koniec 2012 roku, zostaje on ministrem obrony Rosji, czyli z tego okresu znamy go my na Zachodzie najbardziej w związku z działaniami militarnymi, które w kolejnych latach prowadziła Federacja Rosyjska. Ale on został powołany na to stanowisko z jednego fundamentalnego powodu, to znaczy ówczesny minister obrony Anatolij Sierdiukow odchodził w atmosferze takiej afery korupcyjnej związanej z pewnymi przetargami w wojsku. Dodatkowo wszedł Sierdiukow w konflikty z generalicją, więc ta sytuacja na najwyższych szczeblach cywilnej struktury wojskowej, ona nie była najlepsza. No i właśnie jako ten wybawiciel tej całej sytuacji miał przyjść Siergiej Szojgu, jako ktoś, kto znający się na zarządzaniu, sprawdzający się przez wiele lat administracji państwowej, sprawny urzędnik, no bo też trzeba mieć świadomość, że Szojgu jest tak naprawdę urzędnikiem, który najdłużej od początku lat 90. praktycznie nieprzerwanie sprawuje swoje funkcje na najwyższych szczeblach państwowych. Jest to postać bez precedensu. No i w związku z tym, że został mianowany ministrem obrony, żeby wojsko funkcjonowało sprawnie, efektywnie, tak to argumentował, potrzebuje odpowiedniej liczby środków materialnych. Więc budżet w stosunku do jego poprzednika został zwiększony 6-krotnie. No i rozpoczęła się ta tak zwane, miał on kontynuować w zasadzie reformy armii, które podjęli już jego poprzednicy. Ale jak się okazało, te reformy armii czynione przez Szojgu, były tak naprawdę bardziej na pokaz. Był on reformatorem, trochę można powiedzieć, potiomkinowskim. Był on reformatorem, który w większym stopniu sprzedawał, kolokwialnie mówiąc, kit Putinowi i zapewniał, że stan armii jest w jak najlepszym porządku, że wszystko idzie super. A czym to objawiał? Objawiało się to, że Federacja Rosyjska bardzo często prowadziła ćwiczenia wojskowe. To mogliśmy zauważyć, te wszystkie testowania sprzętu. To było nic innego jak demonstracja siły. No i w tą narrację o wszechmocy, o efektywności rosyjskiej armii uwierzył sam Putin, który w takiej sytuacji powiedział: sprawdzam, żeby zademonstrować siłę rosyjskiej armii. No i właśnie mamy rok 2014 i operacja, militarne działania wojskowe prowadzone we wschodniej Ukrainie, na Krymie, które generalnie w sensie propagandowym były sukcesem odtrąbionym przez władze rosyjskie, ale czy to był taki sukces w 100%, jeśli chodzi o działania zbrojne? Na początku może tak, ale później też sukcesy były odnoszone przez armię ukraińską, zaskoczoną wówczas i nie będącą w tak dobrym przygotowaniu, jakim była wówczas armia rosyjska. Później były oczywiście konflikty, w których udział brała Federacja Rosyjska, na przykład w Syrii, gdzie armia też w miarę dobrze się spisywała, osiągała mniejsze, większe cele na tych frontach. latach, zadowolony tą narracją sam Putin, ale też władze, no uwierzyły w to, że ta moc rosyjskiej armii jest rzeczywiście tak duża. No i w związku z tym Putin stwierdził, powiedział jeszcze raz sprawdzam i rozpoczęli działania militarne, które obserwujemy teraz. No jak się okazało, ta opowieść o silnej rosyjskiej armii nie była tak prawdziwa, jak mogłoby się wydawać. Sam Szojgu pewnie uwierzył w tą narrację, którą przez lata sprzedawał władzom i mediom, ale okazało się, że przy wielu morali ukraińskich, przy reformie ukraińskiej armii, przy odpowiednio znaczącym dozbrajaniu przez państwa zachodnie Ukrainy, ta legenda o rosyjskiej armii, no to wszechmocy legła w gruzach. To jest to, co możemy obserwować do dzisiaj. No już kolejne tygodnie mijają, a sukcesu jako takiego wielkiego rosyjska armia nie odnotowała. A co wiemy na temat prywatnego życia generała? Przyznam, że też spotkałem się z informacjami, że wyjątkową personą jest jego córka. Tak, rzeczywiście Siergiej Szojgu, żona Siergieja Szojgu nie jest zbyt osobą chcącą wychodzić na pierwsze szeregi, a raczej jest skromną kobietą. Poznaje się jeszcze w okresie studenckim. No natomiast, no właśnie, no, dzieci, córkę Siergieja Szojgu no, są, no, korzystają z tych wszystkich apanarzy, które oferuje im znajomość ich ojca na odpowiednio wysokim poziomie materialnym żyją, więc no też powiedzmy, że korzystają z całych uroków życia i władzy swojego ojca. Jeżeli chodzi o dzisiaj, o te doniesienia też również w kwestii zaufania Putina właśnie do swojego generała, czy możemy zastanawiać się, czy Szojgu zostanie zastąpiony? Jeżeli tak, to czy kto mógłby zająć ewentualnie jego miejsce i jak jest z zaufaniem prezydenta? Powiedziałbym, że zarówno Putin, jak i Szojgu, oni siedzą no, w tej samej łodzi. Znaczy, no, Szojgu jest odpowiedzialny w sensie cywilnym za to, co dzieje się na Ukrainie, no ale twarzą całego konfliktu zbrojnego jest Putin, więc wszelkie zmiany na stanowisku ministra obrony, nawet jeżeli Putin nie darzy obecnie Siergieja Szojgu wielkim zaufaniem, zredukowana została obecność do minimum w mediach, w środkach masowego przekazu Szojgu, no to Putin nie może zupełnie odciąć się od samego Szojgu, który jest jego no, takim wiernym druhem, który przez lata współpracował z nim i budował razem ten kult rosyjskiej armii. Nawet jeżeli są przesłanki ku temu, żeby Siergiej Szojgu był zdymisjonowany, no to nie może mimo wszystko Putin pozwolić sobie na takie jednoznaczne i w tej chwili tą dymisję Szojgu, dlatego że byłoby to po części przyznanie się do błędów, a wiemy, że politycy nie mogą przyznawać się do błędu, tym bardziej politycy rosyjscy budujący narrację wszechpotężnej rosyjskiej armii i sukcesów wojskowych. Na pewno nie nastąpi to jeżeli już Putin by był na tyle zdenerwowany sytuacją na froncie i kolejnymi porażkami mniejszymi, większymi rosyjskiej armii, to na pewno nie należy spodziewać się tego w najbliższym czasie. No, mamy w maju paradę z okazji zwycięstwa w II wojnie światowej, czy jak to Rosjanie nazywają, Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tam na pewno w pewien sposób będzie podkreślana rola ministra obrony w przeprowadzeniu wszystkich działań wojskowych, więc ta zmiana na pewno nie nastąpi szybko. Właśnie widać, że Putin postanowił obrać taką drogę bardziej na wyciszenie Szojgu niż drogę na zerwanie jakiejkolwiek współpracy z ministrem obrony. Jeśli chodzi o następcę, to tak naprawdę trudno jest teraz przewidywać, kto mógłby nim być, z tego względu, że ta sytuacja wojenna jest tak dynamiczna i potencjalne zmiany w rosyjskiej armii też na szczeblach cywilnych cywilnych, no, mogą zajść w niedługim, stosunkowo niedługim czasie, ale też nie wiemy, jak daleko ma sięgnąć miałaby sięgnąć ta zmiana, jak bardzo Putin byłby niezadowolony z działań wojennych prowadzonych i firmowanych przez Szojgu. Siergiej Szojgu od lat działa w rosyjskiej polityce i armii, cieszy się oczywiście dużym zaufaniem, aktywnie występuje na scenie politycznej, no i oczywiście przede wszystkim ma dostęp do ucha Putina. Dzisiaj kim jest rosyjski minister Szymon Wiśniewski? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.